To są wiadomości Radia Szczecin. Ciało zmarłego mężczyzny przez kilka godzin leżało na osiedlu przy placu zabaw dla dzieci na ulicy Ostrowskiej w Szczecinie. Teren nie był ogrodzony, a ciało było niedokładnie zakryte, alarmują mieszkańcy. Kilka metrów dalej na huśtawkach bawiły się dzieci. Mieszkańcy mówią, że około południa do mężczyzny leżącego przed płotem placyku przyjechało pogotowie ratownicy. Ciało przykryli niebieską folią i odjechali, co było przyczyną śmierci 69-letniego mężczyzny. Wyjaśni sekcja zwłok. Wstępne badanie wykluczyło udział osób trzecich. To są wiadomości Radia Szczecin. Namioty z filmu nominowanego do Oscara, strzykawki insulinowe, które kupują od nas Chińczycy, sprzedawca warzyw z Rzecka. Firmy eksportujące te towary zostały dziś nagrodzone orłami eksportu. Przyznaje je Urząd Marszałkowski. Laureaci zostali wybrani spośród 30 zachodniopomorskich firm. Dodatkowo osobowością roku został prezes zakładów chemicznych Police Krzysztof Jałosiński. Więcej na radioszczecin.pl. Dwuosobowa Straż Obywatelska Narodu chce chronić Polskę przed nielegalnymi imigrantami. Mężczyźni wczoraj wpadli na pomysł. Dziś już rozpoczęli pierwsze działania na przejściu granicznym w Lubieszynie. Wywiesili transparent z napisem Stop Islam i dwie polskie flagi. Założyciele nieformalnej straży to mieszkaniec Stargardu Daniel Sosin i Kamil Ślusarczyk ze Szczecina. Na początku zamierzają robić zdjęcia samochodom wjeżdżającym do Polski i wysyłać je do Straży Granicznej. Chodzi o auta, w których mogliby znajdować się nielegalni imigranci. Pogoda w Radiu Szczecin. 8 stopni dzisiaj do końca tygodnia maksymalnie w Szczecinie, nocami wciąż przymrozki, ciśnienie umiarkowane będzie rosło, jutro więcej słońca, zwłaszcza w okolicach południa, weekend pochmurny z możliwym deszczem. Na dobry koniec dnia Radio Szczecin na wieczór. Lecznicza marihuana już z refundacją bez zbytniego rozgłosu, od tygodnia można importować tego typu leki i ubiegać się o częściowy zwrot poniesionych kosztów, a mówimy tutaj nawet o kilku tysiącach złotych. Żeby zwrot jednak uzyskać, trzeba mieć receptę i zgodę ministra zdrowia. Ta wydawana jest indywidualnie. Minister musi mieć bowiem pewność, że leki zawierające kannabinoidy to najlepsza terapia dla chorego. Mimo tych obostrzeń specjaliści twierdzą, że to krok w dobrą stronę. W samochodzie. Radio Szczecin.